Jakbyś miała szukać informacji na temat stypendiów, to gdzie? Szczerze powiedziawszy, oprócz Google nie przychodzi mi wiele do... Na stronie uniwersytetu może są jakieś. Nie, też zazwyczaj dowiaduję się od swoich znajomych o takich stypendiach i to jest główne źródło. Przede wszystkim w internecie. Poza tym, no, podejrzewam, że udałbym się do jakiegoś biura karier. W dziekanacie, aczkolwiek pewnie byłaby duża kolejka, więc na stronie mojej uczelni. W internecie. Gdybym szukał informacji, to z pewnością w internecie na początku, a potem gdzieś w dziekanacie, gdzieś na uczelni. Na pewno bym wpisywała w wyszukiwarkę przypadkowe nazwy stypendiów. Myślę, że po forach internetowych również bym szukała. Oraz dobrym sposobem jest jednak uczelnia. Tak? Na stronie uczelni też są wyszczególnione nazwy stypendiów. Ale tylko z tego, co się orientuję, są to wyjazdy akademickie, nie spoza, z organizacji pozarządowych. Na internecie albo gdzieś szukała w gazetach. Jeżeli bym dostał jakiś cynk, tak, powiedzmy jakikolwiek ślad informacji, już starałbym się znaleźć to bezpośrednio u źródła, czyli nas, u danej organizacji. I zwracałbym się bezpośrednio po informacje do nich. Internet byłby pierwszym źródłem informacji. Na pewno w internecie, czyli tam, gdzie szukam odpowiedzi na większość pytań, jak nie wiem od czego zacząć, czyli wpisałam sobie tak, jak można zrobić stypendium, jakie są stypendia dla studentów i gdzieś szukałam na jakichś stronach internetowych informacji, które pewnie odsyłałyby mnie gdzieś dalej. Bym w wyszukiwarce sprawdził, czy są jakieś stypendia. Wpisałbym stypendia dla studentów i tam może bym były jakieś strony. I może byłaby też ta strona mojestypendium.pl, tak? Jestem z Warszawy. Jestem z Lubliny. Jestem z Warszawy. Pochodzę spod Lublina. Z Krakowa. Jestem z Warszawy. Z małej wioski, 60 km od Warszawy, ale uczę się. Teraz chodzę do liceum do Warszawy. Studiuję w Warszawie, ale pochodzę z Białegostoku. Ja jestem z Ostrowi Mazowieckiej. Pochodzę z Jarosławia, to jest taka mała miejscowość na Podkarpaciu, ale studiowałem w Krakowie. Ze wsi Otrębusy. Z Warszawy.